Dziś do przedszkola nr 5 w Łasku zawitali policjanci z Komendy Powiatowej, by w ramach dobrych rad SpongeBoba nauczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa, związanych z odpowiednim zachowaniem się nie tylko na drodze, ale także w domu i na placu zabaw. Przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie podczas poruszania się po ulicy, po chodniku. Rozmawiamy z dzieciakami na temat ogólnie pojętych zasad bezpieczeństwa, czy to w przedszkolu, czy to w drodze do przedszkola i podczas zabaw w czasie wolnym. To rzeczywiście jest potrzebne, to czegoś może faktycznie nauczyć dzieci, Pani zdaniem? Jak najbardziej. Tutaj powtarzamy tą wiedzę i ta wiedza jest naprawdę przyswajana i później w kolejnych latach obserwujemy mniej zdarzeń na drodze z udziałem właśnie tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Blisko 100-osobową grupę przedszkolaków podzielono na dwie grupy. Pierwszej z nich, sierżant Katarzyna Krzanowska, wspomagana przez panie przedszkolanki, tłumaczyła na przykład, że nie należy rozmawiać z obcymi ani przyjmować od nich podarunków. Nie należy także wsiadać z nimi do auta, a będąc w domu nie otwierać drzwi, gdy nie ma rodziców. Nawet wtedy, gdyby ktoś podawał się za znajomego taty lub mamy albo ciocię lub wujka. Przekazując dobre rady SpongeBoba, pani sierżant mówiła dzieciom, jak zachować się, gdy na ich drodze stanie warczący pies, albo jak powinien być oznakowany rower i w co wyposażony rowerzysta, by móc bezpiecznie jeździć po drodze. Jesteście na tyle małe, że musicie zawsze jeździć pod opieką osoby dorosłej. I co trzeba założyć jeszcze na główkę? Dzieci chętnie słuchały dobrych rad i niejednokrotnie dawały dowód temu, że nadspodziewanie wiele już wiedzą na temat poruszanych zagadnień. Podejdzie taki obcy pan i powie tak, chodź ze mną za rączkę, daj mi rączkę, ja cię zaprowadzę do mamy albo do taty, albo cię zawiozę, chodź wsiąść do samochodu, co wtedy trzeba? Uciekać! Jeżeli jest to osoba obca, jest w mundurze, inaczej ten przekaz też wygląda niż gdyby na przykład opowiada to tylko pani na podstawie ilustracji. Chciałam tu jeszcze powiedzieć, że bardzo takim cennym elementem jest to, że państwo z policji przekazują nam również materiały, tak jak dzisiaj na przykład przekazane zostały płyty i w tej chwili już dzieciaszki oglądają, już rozwiązują, bo tam są takie mini testy. Z pozostałą blisko 60-osobową grupą dzieci wybraliśmy się na najbliższe skrzyżowanie, by w praktyce sprawdzić to, o czym ich koleżanki i koledzy dowiedzieli się w trakcie pogadanki, czyli przede wszystkim jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. I rozglądamy się w lewo, w prawo. Jeszcze raz w lewo, opatrzymy, nadjeżdża samochód z lewej strony. Czyli nie możemy przechodzić. I zaczynamy od początku. W lewo, znowu samochód jedzie. Widzieliście ten samochód? I jeszcze raz w lewo. W prawo. Możemy przechodzić. Przechodzimy i szybko maszerujemy. Ale nie biegniemy. Przedszkolaki kilkakrotnie przechodziły przez jezdnię i przekonały się, że nawet na pasach, przechodząc prawidłowo, trzeba być bardzo czujnym i ostrożnym. Prawo tu, jesteś i nie wiadomo co. Właśnie. Skręcało, co jechało prawo. Właśnie, dlatego trzeba dokładnie się rozglądać, bo tu z każdej strony może samochód nadjechać. Postanowiliśmy sprawdzić, ile dzieci zapamiętały z tego spotkania. Pytaliśmy także, czy dorośli dają im dobry przykład na co dzień. Lewo, prawo. Trzeba się rozglądać, tak? A kolega tutaj? Trzeba nosić blaskowe rzeczy. Po co? Żeby auto zobaczyło, czy ktoś idzie, czy nie. Albo świecące. Świecące, jak? Świecące. Na rowerze na przykład, tak? Muszą być świecące rzeczy. Tak. Trzeba uważnie chodzić. Uważnie. Co robić, jak się uważnie chodzi? Co trzeba robić? Trzeba się rozglądać. Po co? Żeby widzieć, czy samochód nadjeżdża, tak? Tak. A ty rozglądasz się, jak przechodzisz z rodzicami przez ulicę? Mhm. Pięknie. A trzeba odblaskowe kamizelki. A dlaczego? Bo można nasyjewać auto. A wtedy jest się widocznym, jak się ma taką odblaskową kamizelkę, tak? Tak. A dużo widzicie rowerzystów na przykład w odblaskowych kamizelkach, czy raczej nie noszą? Nie. No, powinni nosić, tak? Tak. A czy obserwujecie na pewno, teraz są strony tutaj, jak ludzie przechodzą przez ulicę, to przechodzą zawsze na pasach, czy nie? Zawsze.
Moja babcia nie zawsze. Moja też nie zawsze, mama. A moja mama nie zawsze. Aha. Czyli wy im dacie teraz dobry przykład, żeby zawsze przechodzili po pasach, tak? Ja jej ciągle mówię, a ona nie słucha. Trzeba uważać na światłach, bo może się szybko zmienić. I co, na czerwonym świetle trzeba przechodzić? Nie, tylko na zielonym. No i a jak mama chce przejść nie po pasach, to ja mówię, to ja ciągnę mamę, żeby przejść po pasach. W całym spotkaniu w przedszkolu numer 5 brała udział grupa młodzieży z klasy policyjnej zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Kadeci zdali sobie sprawę, że nie jest łatwo prowadzić z dziećmi takie zajęcia. Trzeba na pewno nawiązać taki język, który dotrze do tych małych dzieci, ponieważ one nie są jeszcze takie rozumne, no i trzeba się dostosować do tego, mówić odpowiednim językiem. Prostym, zrozumiałym, żeby dzieci... Prostym, zrozumiałym, no i tak przyjaznym takim dla nich. Mielibyście teraz po tym dzisiejszym dniu prowadzić takie zajęcia z dziećmi? Po części tylko. Przedszkola i szkoły z powiatu łaskiego zapraszają na takie zajęcia policjantów zwykle raz w roku, by o zasadach bezpiecznego zachowania się w domu, na ulicy i na podwórku opowiedzieli nowej grupie dzieci. Za każdym razem najmłodsi dostają bardzo praktyczne upominki służące poprawie ich bezpieczeństwa, na przykład odblaski.